Ma służyć poprawie komunikacji z mieszkańcami miasta oraz poprawie wizerunku Suwałk. Ratusz ogłosił uruchomienie kolejnej aplikacji, mającej służyć zgłaszaniu usterek i niedociągnięć rzutujących na wygląd naszego miasta i jakość życia mieszkańców. Serwis naprawmyto.pl umożliwia mieszkańcom zgłaszanie wyników własnych obserwacji. Prezesi, dyrektorzy i pan komendant będą musieli reagować na sprawy, które będą przez naszych mieszkańców sygnalizowane w tej aplikacji. Nie trzeba już będzie wydzwaniać, pisać pism, czy jak dotąd nierzadko bywało, umawiać się z prezydentem, aby interweniował w sprawie dzikiego wysypiska, dziury w drodze, czy nieodśnieżonego chodnika, albo martwego zwierzęcia. Tych spraw jest bardzo dużo, bo jedno budujemy, naprawiamy, inne rzeczy psują nam się. Cały czas służby, jednostki miejskie muszą być czujne i muszą na te stwierdzone nieprawidłowości w odpowiednim czasie reagować. I tu w ramach komunikacji społecznej z naszymi mieszkańcami chcemy włączyć samych mieszkańców. Chcemy, żeby to mieszkaniec wskazywał przy pomocy tej aplikacji w swoim komputerze bądź też w smartfonie daną rzecz, która wymaga naprawy i reakcji z naszej strony. Zarówno strona internetowa naprawmyto.pl, jak i aplikacja telefoniczna jest bardzo prosta i intuicyjna. Można się w niej zalogować lub przesłać zgłoszenie bez podawania swoich danych. Ta druga możliwość nie pozwala jednak na uzyskanie bezpośredniej informacji zwrotnej o podjętym przez służby miejskie działaniu. Zalogowani natomiast będą mogli na bieżąco śledzić, co dzieje się ze zgłoszeniem, jaki jest jego status. Zbiorcze wyniki co jakiś czas będą trafiały również na biurko prezydenta. Katalog alertów znajdujących się na stronach serwisu jest otwarty. Z czasem prawdopodobnie jego zakres będzie rósł. Walorem systemu jest to, że zgłaszając problem, możemy bardzo dokładnie wskazać jego lokalizację na mapie miasta. Wskazując na umieszczony już na mapie znacznik, możemy dowiedzieć się, co zostało naprawione lub co jest w trakcie załatwiania.